zanim Tezeusz opuścił twoje miasto, opowiedział ci historię. Pewnego razu dwójka dzieci, Fryksus i Helle, znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i próbowała uciekać przez morze na grzbiecie złotego, uskrzydlonego barana. Helle nie utrzymała się na grzbiecie zwierzęcia i spadła do morza, a Fryksus przeżył. Kiedy przybył do Kolchidy, złożył Zeusowi ofiarę z barana. Runo podarował władcy Kolchidy królowi Aegisowi. Odzyskaj złote runo, a Zeus cofnie swoją klątwę. Potrzebna ci będzie pomoc trzeciego Herosa. Herakles był zajęty przekamieniem z okolic Stymfalonu okropnych ptaszysk. Nie były to ogrodowe wróble, lecz duże i krwiożercze potwory. Mało wybredne, jeżeli chodzi o to, co wkładały do dzioba. Zwierzęta, ziarno czy ludzkie mięso. Na szczęście Herakles wypędził te ptaszyska dzięki kastanietom Hefajstosa. Nie wiadomo, czy wystraszył je dźwięk kastanietów, czy też flamenko w wykonaniu Heraklesa. Kiedy postawisz świątynię Atenie, bogini zasadzi w mieście święty gaj oliwny i będziesz mógł ją prosić o oliwki i oliwę. Jej pomoc będzie ci nieodzowna. Jestem Hermes. Czci mnie, a niektórzy z twoich obywateli zasmakują mojej prędkości.
może być lepsze od widoku nakarmionych ludzi? Jeżeli będziesz mnie czcił, kupcy będą mieli ułatwioną drogę do twojego miasta. Może być lepsze od widoku nakarmionych ludzi. Czcijcie mnie, a zawodnicy wysyłani na zawody zostaną pobłogosławieni. Błogosławimy święte drzewo oliwne, by wydało owoce.
czcijcie mnie, a zawodnicy wysyłani na zawody zostaną pobłogosławieni. Czcijcie mnie, a zawodnicy wysyłani na zawody zostaną pobłogosławieni. Zstąpiłem właśnie z Olimpu. Zbudujcie mi stos, abym mógł smażyć na nim moich przyjaciół. Błogosławimy święte drzewo oliwne, by wydało owoce. Thank you.
Jestem Jason Zyrkos, do twojej dyspozycji. Nareszcie Jason przyniósł złote runo z powrotem do Grecji. Powrócił z Kolchidy wraz z potężną córką króla Aietesa, Medeą, którą pojął za żonę. Zeus cofnął klątwę, jaką rzucił na twój dom. Nadszedł czas, aby wyruszyć w podróż i stworzyć królestwo. Stoisz teraz na rozstajach dróg. Droga sierpa prowadzi do królestwa opierającego się na potędze gospodarczej. Droga miecza do królestwa opierającego się na sile wojska.